Cześć, z tej strony Kebab i przychodzę do Was dzisiaj z dosyć nietypowym filmem. Generalnie poprosiłem kilka osób o to, by wypowiedzieli się na temat moich wad, moich negatywnych cech, zachowań. Będą to zarówno przyjaciele, jak i po prostu zwykli znajomi. Osoby, które znają mnie bardziej i osoby, które znają mnie trochę mniej. Osoby, które ze mną obcują na co dzień, osoby, które ze mną obcują raz na miesiąc. Chciałem po prostu zrobić taką sklejkę. Sklejkę, gdzie oni się wypowiadają na temat mnie w sposób bardzo negatywny. Zwróciłem uwagę, żeby po prostu mnie nie bronili w tym filmie. W żadnym stopniu mają mnie nie bronić. Czyste szambo ma wyjść na mnie. Więc oto kontekst tego filmu. To wszystko i zapraszam do filmu. Ej, Kebab, nie lubię cię. Dobra, żartuję. W każdym razie ostatnio napisał do mnie Kebab i powiedział, że robi filmik, na którym pozwala ludziom na mówienie o swoich wadach. Nie mogłam przegapić okazji, w której Kebab pozwala się obrażać. I wybaczcie, że tak dziwnie brzmi, ale gardło mnie boli. Oczywiście zaobserwowanie jego wszystkich wad z mojej perspektywy jest dość trudne. Mieszkam jakieś 300 km od siebie, znamy się z internetu, a w moim towarzystwie to spędził dość mało czasu. Niektórzy, co wystąpią w tym filmie, z pewnością dadzą tych wad o wiele więcej, ale ja nadal mogę coś powiedzieć. Więc wadą, do której mogłabym się przyczepić u niego, jest to, że często nie mówi, o co mu chodzi w pewnych sytuacjach. Z jakiegoś powodu w niektórych sytuacjach zdarza mu się, że nie powie, o co mu chodzi, czego chce, co tak naprawdę czuje. Dla przykładu, pewnego razu gadaliśmy sobie późno w nocy i on wygląda na takiego mocno zmęczonego. Ej, może się rozłączymy, jesteś taki zmęczony. Nie, 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 spoko, gadaj dalej. Na pewno? Jasne, jasne. I jakby wam się zdarzyło takie coś, to się po prostu rozłączcie. Ktoś chce być miły na siłę. Ogólnie można by pomyśleć, że to bycie miłym na siłę to nie jest wada, a wręcz zaleta. Ktoś robi coś, żeby tobie nie było przykro albo smutno czy coś takiego. Ale nie, właśnie. Z tego mogą wyniknąć też pewne sytuacje, które nie są zbyt przyjemne dla obydwu ludzi. Znaczy obydwojga, poprawna polszczyzna, bo zaraz się zjadą w komentarzach jacyś. Dobra, w każdym razie, bycie miłym na siłę nie zawsze jest dobre. Taki przykład z życia. Na jednym z naszych spotkań, gdy byliśmy razem w Warszawie i spędzaliśmy czas, to nagle w pewnym momencie zauważyłam, że Kamil zrobił się jakiś taki wypompowany, zmęczony, smutniejszy, tak bym to nazwała. W sensie było widać, że coś jest nie tak. No to go się pytam. Ej, coś jest nie tak? Jakiś taki wypompowany jesteś. Nie, nie, wszystko w porządku. Na pewno? Na pewno, wszystko w porządku. No to myślę, że dobra. Widać, że coś jest nie tak, ale może chodzi tu o jakieś jego prywatne sprawy, takie rzeczy, które mnie nie dotyczą. Jak nie chcę powiedzieć, to w porządku. Nie będę przecież go na siłę naciskać, żeby zwierzał mi się dosłownie ze wszystkiego. No to zostawiam to w spokoju. Mija ileś tam czasu od tego spotkania i w końcu z jednego z filmów dowiaduję się, o co chodziło. Dla jasności, nie obgadywał mnie za plecami czy coś. To nie jest taki typ człowieka. W sensie mówił do mnie wprost. Z jakiegoś powodu nie chciał mi powiedzieć tego oko w oko, ale wiecie, co się okazało? Ten cały jego nastrój i to zachowanie było właśnie dlatego, że ja tego dnia powiedziałam niechcący coś, co sprawiło, że on poczuł się źle. On zdawał sobie sprawę, że to było niechcący. Ja kompletnie o niczym nie wiedziałam i dowiedziałam się dopiero jakiś dłuższy czas po fakcie. I właśnie takie sztuczne bycie miłym mnie denerwuje u wielu ludzi. Ktoś własnym kosztem próbuje udawać, że wszystko jest w porządku, a tak naprawdę nie jest. Zwłaszcza gdy dotyczy to sytuacji właśnie takiej, jaka tutaj miała miejsce. Jakby on w tym dniu powiedział mi, co jest naprawdę nie tak, to wcale bym na niego nie krzyczała, ani nie obwiniała, ani nie śmiała się z niego, ani nie mówiła, że jest jakiś słaby czy zbyt wrażliwy. Nie. W tej sytuacji pewnie byśmy pogadali, ewentualnie rozdzielili się na moment, żeby się trochę uspokoić, skrócilibyśmy spotkanie czy tego typu rzeczy. Dosłownie widzę, że coś jest nie tak, a potem okazuje się, że ja byłam tego powodem. Tyle, że przede mną się udaje, że wszystko jest w porządku. Nawet pomimo, że gołym okiem widać, że nie jest. Gdy taka sytuacja ma miejsce, to można o tym po prostu pogadać. Jeżeli osoba, która zrobiła coś nie tak, nie jest jakimś niedojrzałym dzieciaczkiem, to raczej dałoby się z nią porozmawiać jak z kimś dorosłym. Nie da się w każdym przypadku, ale w naszym to by się na pewno dało. Czasem udawanie przed kimś, że wszystko jest fajnie i w porządku, może być naprawdę szkodliwe dla wszystkich. Nie zawsze, ale czasem. Ale co do innych wad, to często też nie odpisuję na wiadomości zbyt szybko. Była nawet taka sytuacja, w której tak długo nie odpisywał, że aż myślałam, że mu się coś stało i do szpitala trafił.
taki czasem trochę głupek z niego. I mogę to mówić, bo podkreślał, że w tym filmie nie powinnam się powstrzymywać w mówieniu złych rzeczy o nim. Tak więc głupek. I debil. Bardzo cię lubię, ale głupek i debil. Siemano, łys sobie jestem. Dostałem zadanie, żeby nagrać taki mały roast Kamila. Opowiedzieć o jego największych wadach. No to nie ma co przedłużać. Największą wadą Kamila jest wada wzroku, bo nie widzi tego, że jest pracoholikiem. Nieraz było tak, że przychodziłem do niego. Przyjeżdżałem. Mieszkamy ponad 30 km od siebie. Przyjeżdżałem, przychodziłem do mieszkania. Co robi Kamil? Montuje film, nagrywa film, albo ja sam przyjeżdżam na nagrywki. I dosłownie z ręką na serduchu nie jestem w stanie sobie przypomnieć dnia, kiedy przyjechałem i Kamil nie robił czegoś z pracą, nie? Nie montował filmu, właśnie nagrywał nic i tak dalej. Drugą wadą Kamila, i to ogromną, jest wada słuchu. Dlaczego wada słuchu? Bo Kamil nieraz nie słyszy dzwonka telefonu albo jak mu brzęczy Messenger. Przepraszam, przeziębiony jestem. Stąd też wada słuchu u Kamila. Nieraz naprawdę ciężko jest się z nim porozumieć. Na Discordzie kiedyś bywał często, teraz już praktycznie nie ma wcale. Kolejną wadą Kamila jest wada postawy. Wada postawy wobec znajomych nieraz. Mianowicie Kamil się nie liczy ze zdaniem innych. Jeśli on się na coś uprze, że on ma rację, on ma... Nie wiem, czy mogę przeklinać. Najwyżej Kamil to wypikasz. Kamil ma wypierdolone w uczucia innych i może pojechać po psychice tak, że no po prostu odechce się czegokolwiek, nie? Ja na szczęście tego jeszcze nie doświadczyłem, ale widziałem takie sytuacje i słyszałem też z opowieści, że Kamil jest do takich rzeczy zdolny, nie? No i to są takie trzy główne wady Kamila, no. Nie ukrywam, zbierałem się do tego filmu tydzień. Nie było mi łatwo znaleźć jakieś rzeczy, ale się udało. Także pozdrawiam cieplutko. Na wstępie mamy mówić, okej, okay, jesteśmy kumplami Kamila, coś tam możemy do tego dorobić coś, a potem po prostu... Dlaczego on wiecznie nam każe kłamać? Nie wiem. Dobra, gruby. Pierwsza wada, bo mamy ich nie jedną. Przytom. Czekaj, nie. Mamy nie jedną, nie dwie, nie trzy, nie trzy, a dwie. Pierwsza wada to jest taka, że jest totalnym egotopem. Chuj totalnym egotopem. Jego ego jest w chuj wysokie. To, że... To dużo. To, że uważasz... To dużo. A w chuj to ponad 10, ponad 5. Uważasz się za człowieka bardzo wysoko postawionego, jeśli chodzi o jego inteligencję. I bardzo się wkurwia, jeżeli ktoś próbuje jakoś to załamać. Kurwia się, jeśli ktoś chce to podważyć. Wydaje mi... Nie. Kamil mówił coś w ten sposób, że wkurza go to, że ktoś nie myśli tak jak on i on musi to jak idiocie wyjaśniać, przez co stawia siebie wyżej od pewnej... No, od tej osoby, z którą obecnie gada. O to tak, chodzi. I bardzo, bardzo często podczas kłótni wygląda to tak, że on wie, na jakiej pozycji trzyma ją. Nie da ci w pewnych momentach dojść do głosu, tylko po to, żeby przedstawić swoją opinię, jak to jego zdaniem wygląda i nie da sobie wymówić, że jest inaczej. W momencie, kiedy kłócisz się jest z nim, inaczej. Że poczułeś, że zrobiłeś coś innego, że poczułeś, że zrobiłeś to dobrze, to on ci nadal będzie wpierdala to okej, okay, ale spierdoliłeś i mam, moim zdaniem, wiedziałeś, że spierdolisz. I trochę to takie średnio miłe podejście, średnio empatyczne, co jest drugą wadą Kamila. Teraz ja to powiem. Kamil często wspomina wiele razy, wypomniałem mu chyba z dwa razy, ej, chuju, nie musisz powtarzać, że jesteś mało empatyczny, bo wiemy o tym. Gadasz o tym za każdym razem, nie wiem. Rozmawiamy o, kurwa, wyjeździe do Gdańska, on, ej, jest mało empatyczny, rozjebałbym komuś łeb na ulicy. Wiemy to, Kamil. Nawiązując do egotopa ci, że stawianiu siebie w różnych sytuacjach, a zazwyczaj w kłótni albo w rozmowie z kimś, tej kolejnej wady, czyli my empathy. Często zauważyliśmy i też Kamil udzielał kilku wywiadów,
nie wywiadów, tylko przykładów, jak kłócił się z no, dość istotną dla niego osobą, takich jak, nie wiem, mama czy pan od WF-u. Albo listonosz. Albo listonosz. Albo pies sąsiada. I najgorsza była kłótnia z psem. Najgorsza, bo ni chuja nie umiał zrozumieć Kamila, bo tak merdał. Ogólnie to wygląda tak, że Kamil ma w dupie emocje osoby, z którą rozmawia. Liczy się to, żeby po prostu dojść do skutku. I jak o tym rozmawialiśmy z nim, doszliśmy do wniosku, Kamil, kto pytał? I to jest... Nie wiem, jak to powiedzieć, żeby nie jednak wyjść za schemat tego, że jednak będziemy mówić, o jednak fajnie, że tak robi, bo to w końcu w jakiś sposób gówno, prawda, to jest w chuj krzywdzące dla wielu osób i... A potem się dziwi, że ma jednego znajomego w galu, ja pierdolę. Tam sposób tego, wiesz, tej rozmowy, to jest jak twarda negocjacja, teoretycznie potrafisz wyciągnąć z tego dużo, ale możesz rozpierdolić przy tym trzy różne rzeczy. Trzy inne rzeczy. Przykładowo dwie wieże i kolejną wieżę, trzy wieże. Tak, to jest jedyne perpetuum mobile, które samo się napędza. Kamil, kłócąc się z kimś, nie patrzy na nich, tylko dąży do tego celu, że wiecie, on by wam odjebał babcię, matkę, ojca, dom, psa, kota, chomika, klatkę dla chomika, żeby tylko dojść do tego celu. Paweł, ja to dokładnie powiedziałem 5 sekund temu. Czy jesteś jeszcze? Jest parę rzeczy, jak na przykład to, że uważa, że zawsze ma rację i nie da sobie... Nie umie przegrywać. Nie umie przegrywać. Nie umie przegrywać. Kamil nie umie przegrywać. I to nie wygląda tak, że on... On jedyno co wygrał, kurwa, to wyścig plemników. Wyścig plemników. Zdał jeszcze z 2 testy, jeden na HIV, drugi na koronawirusa, więc zajebiście. Bardzo zdolny chłopak. Siema, z tej strony Pruzurę i Kiebab poprosił mnie, żebym nagrał moje zdanie na jego temat pod kontekstem, w kontekście VAT. Tak to zapamiętałem, więc słuchajcie, ciężko mi było w ogóle coś wymyślić na tego człowieka, bo bardzo go lubię i sympatyzuję z nim, no ale dobra, przejdźmy do mięsa. Miałem go tutaj nie bronić niczym. I teraz tak, muszę pomyśleć. Kurczę, takie jedyne rzeczy, które zauważyłem, które mogą być wadą, to fakt, że strasznie lubisz rozmawiać na tematy polityczne. I lubisz do swojego, znaczy może nie, że przekonywać do swojego zdania, ale strasznie mocno zawsze i angażująco mówisz o swoim zdaniu na dane tematy. I trochę może poszukujesz aprobaty w tym temacie i generalnie jak opowiadasz historię, to niezależnie od puenty, czy od tego, czy ona coś faktycznie wnosi w danym momencie do rozmowy, czy nie, mam wrażenie, że za wszelką cenę chcesz, żeby ona dobrnęła do końca z twoich ust. Teraz jak to podsumować? Kurczę, może nie to, że szukasz atencji, ale strasznie lubisz być wysłuchiwanym i to, mam wrażenie, na dłuższą metę może być męczące. Mógłbym też powiedzieć, że jesteś głośny i irytujący, ale... Człowiekowi się włącza trochę syndrom youtubera w momencie, kiedy jest kamera i kiedy nagrywamy i faktycznie jesteśmy bardziej ekspresywni wtedy. I bardziej jesteśmy nastawieni na to, żeby robić hałas i żeby było głośno. Prywatnie za dużo czasu nie spędziliśmy razem, ale po tych kilku nocnych rozmowach wiem, że to do ciebie nie pasuje prywatnie, więc chyba tyle. Nic innego nie wymyślę, stary. Jesteś po prostu jebaną marudą. Dobra. Ogólnie nagrywam pierwszy raz bez scenariusza, więc mogę powiedzieć coś głupiego albo źle coś powiedzieć, zaznaczyć, więc tylko zaznaczam to na samym początku. Zostałem poproszony przez Kiebaba, abym wymienił jego wady. Więc takim, z mojej perspektywy, bardzo dużą taką jego wadą, to jest coś takiego, że obgaduję trochę na filmach. W sensie, ja sobie oglądałem łącznie z 2 filmy na drugim kanale na Kiebabie, Gamesie, i jakby... On się tam wypowiadał ze znajomymi, że haha, beka, bo coś tam nieśmieszne, coś tam. I według mnie to jest w pewnym stopniu wada, bo to jest obgadywanie. Okej, przepraszam, że tu się wtrącę, ale muszę wam dać kontekst tego, co powiedziane śmieszne, ponieważ on użył takich słów, które sugerowały, że jestem osobą dwulicową, że gadam za plecami, co oczywiście prawdą nie jest i mu zwróciłem uwagę, że tak nie wygląda sytuacja, ponieważ fakt, że śmieję się z niego na filmach, to nie ukrywa faktu, że śmieję się też przy nim. Po prostu zawsze mówię to, co myślę. I to może być faktycznie jakaś wada. Dlatego uznałem, że tego nie usunę, po prostu to zostawię. Jednakże oddam wam jakiś kontekst.
No przepraszam, ale nie chcę, żeby wychodziły kłamstwa na mnie. Drugą taką wadą, którą mogę wymienić u kebaba, to jest brak włożenia 100% w robienie danej czynności po prostu. Czyli jeżeli... Znaczy ja często widziałem kebaba przykładowo jak sobie grał tam w Minecrafta i tak dalej, a jednak odcinka na przykład z Minecrafta wtedy nie było. Załóżmy tam w tydzień, w dwa tygodnie w przód. I ja bardzo podchodzę do gier sceptycznie i jeżeli według mnie ktoś ogarnie sobie dwa kanały, to żeby wkładał w nie 100%, ile może tak naprawdę. Ale to tak wada pod względem, to jest wada przez niewadę, bo odpoczywa, ja bardzo też nie lubię odpoczynku, więc dla każdego coś innego, więc nie wiem, czy to można podpiąć pod wadę, ale chciałem sobie dodać, żeby było pół minuty więcej wydłużonego materiału, czy ile tam. Siema. Okej, więc dostałem informację, że mam powiedzieć o wadach Kamila. Ogólnie z Kamilem znamy się mniej więcej 2 lata i znam sporo jego wad. Taką pierwszą, największą wadą jest to, że ma wyjebane na ludzi. No, przynajmniej na mnie. Bo słuchajcie tego. Żeby się do niego dodzwonić, trzeba dzwonić aż do skutku. Albo pisać do niego na wszystkich socialach. Mniej więcej odpisuje, znaczy odzwania, jak już chodzi o dzwonienie, to mniej więcej po dniu. Była jakaś taka sytuacja, gdzie kurde, siedzę sobie na łóżku i nagle przychodzi mi powiadomienie na telefon, że ktoś zmienił hasło do konta YouTube. Ja taki przestraszony, co się stało, nie? I dzwonię do Kamila, żeby się dowiedzieć, co się dzieje. Na początku napisałem, oczywiście nie odpisał. Po czym zadzwoniłem. Nie zgadniecie, nie odebrał. I mniej więcej dzwoniłem co godzinę. I dopiero po 5 godzinach dowiedziałem się, powiedział coś takiego, nie? Odebrał i powiedział, tak. Zmieniłem hasło. Okej. Ja tu się męczę przez tyle godzin, przestraszony, co tu się dzieje, a ty mi dopiero teraz odzwaniasz i mówisz, że zmieniłeś hasło? Okej. Ja nie mam pytań. Była jeszcze jedna sytuacja, taka, która mnie denerwuje u Kamila, to, że często na rozmowach na Discordzie ma taki dziwny humor. Chodzi mi o to, że rzuca takimi chamskimi żartami, chamskimi tekstami, których nie za bardzo rozumiem. Znaczy, kiedyś nie za bardzo rozumiałem, teraz rozumiem, to taki typ humoru jego, ale jest to dosyć chamski. Trudno mi znaleźć teraz przykład, ale po prostu chamskie. Nie wiem, jak to powiedzieć. I po prostu czasami czułem się nieswojo przy tych żartach. I to w sumie tyle. Dziękuję i cześć. Witam. Ja jestem Kandelka i zostałam poproszona o to, żeby dograć się do filmu i opowiedzieć jakieś niemiłe sytuacje albo wady Kamila. Na wstępie chciałabym też przeprosić za mój zmęczony głos, ale jestem po szkole i przepraszam też za jakieś krzyki albo jakieś odgłosy w tle, ale to już rodzice, zwierzęta, no już nic z tym nie zrobię. Ale dobra, przejdźmy do konkretów. Wady Kamila. To było trudne. Dlatego, że Kamil jest strasznie ogarniętą osobą i on nie ma praktycznie żadnych wad, ale używając moich ostatnich komórek mózgowych znalazłam i taka duża, duża wada Kamila to jest niewyrozumiałość. I powiedzmy na przykład, już raz była taka sytuacja, że ktoś bliski od Kamila miał jakiś problem, i ta osoba nie pójdzie do Kamila z tym problemem, nie powie mu ten problem, dlatego że się boi reakcji Kamila, bo albo Kamil podejdzie do tego nerwowo, albo strasznie nieczule i niewyrozumiale. I właśnie przez to są właśnie takie sytuacje, że albo Kamil się o czymś w ogóle nie dowiaduje, albo Kamil się dowiaduje o czymś, ale jest ostatnią osobą, w sensie jest osobą na samym końcu, która się o tym dowiaduje, albo dowiaduje się o tym po fakcie już. Więc no, to jest takie jedna duża wada, jaką znalazłam, to jest właśnie ta niewyrozumiałość. Niemiłe sytuacje. Teraz już zbytnio nie pamiętam, czy były jakieś takie właśnie momenty złe. Może gdzieś tam na samym początku, kiedy dopiero zaczęłam poznawać kolegów Kamila i samego Kamila. I w sumie teraz do głowy mi wpadła jedna historia. To było na samym początku. Ja, Kamil i jego koledzy i jakiś randomowy gościu graliśmy w Minecraft Bedwarsy. I ten gościu był strasznie głośny.
W sensie mi osobiście to nie przeszkadzało, spoko. Niech sobie tam krzyczy, bo w końcu emocje, gra i takie, no kurde, Minecraft, klocki. I nikt, w sensie na pewno, jak innym to przeszkadzało, no to mogli mu powiedzieć, że hej, bądź ciszej, czy coś w tym stylu. Nikt tego nie zrobił. Kamil zabrał mnie i swoich kolegów na inny kanał i zostawił tego typa samego. Mi było strasznie szkoda go, dlatego że zostawiliśmy go w trakcie gry i on po prostu taki smutny czekał na nas na tym kanale i siedział tam i zaczął do mnie wypisywać, że hej, mogłabyś mnie przerzucić, czy mógłby mnie Kamil przerzucić? I ja się zaczęłam pytać Kamila, co ja mam teraz w tej sytuacji zrobić, co mam mu odpisać. Kamil mi powiedział takim groźnym, poważnym głosem, że nie, nie odpisuj. I ja się troszeczkę wystraszyłam i było mi po prostu żal, bo się czułam po prostu zmuszona do tego, że nie mogę tej osobie odpisać, że muszę ignorować. No, to jest raczej jedna taka historia. Czy coś jeszcze było? Może jak zaczęły się obrażać Brickberry? Też mi się to bardzo nie spodobało, bo zaczęłeś mówić, pamiętam, była taka sytuacja, kiedy zaczęłeś mówić, że o Boże, te Brickberry tylko jakieś debile oglądają, że w ogóle co to jest za seria, to w ogóle nie jest śmieszne i mnie to śmieszyło. Mnie to śmieszyło, właśnie mi się podobał ten serial i po prostu sobie go oglądałam, ale no, to było takie troszeczkę przykre. I nikt wtedy, to też było na warsztacie, nikt się wtedy raczej też nie przyznawał do tego, że oglądał ten serial. Nie wiem, może to też było dla żartów, ale nie skumałam, ale to było takie no niemiłe, zbytnio nie czułam się dobrze z tym. Czułam się jak taka najgorsza osoba. I to raczej jest wszystko, co chciałam powiedzieć, bo nie pamiętam żadnych niemiłych historii, zdarzeń z Kamilem, bo Kamil jest spoko osobą i po prostu no nie mam nic takiego, no nie mam nic. Well, mam nadzieję, że się na coś przydałam. Dziękuję, że mogłam być. Bajo, bajo.